Puzzle Wiary to podcast o Bogu, człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie w Puzzlach Wiary, tym razem ja dzisiaj samotnie i przechodzę do konkretu. Chciałbym Was dzisiaj przybliżyć do pewnego fragmentu z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. W 6 rozdziale Paweł mówi tak: Bracia, bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządzom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki i przepasawszy biodra wasze prawdą, oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest słowa Boże, wśród wszelkiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie je wypowiedział, tak jak wnienem. Specjalnie dzisiaj zatrzymuję się nad tym fragmentem, bo myślę, że to jest w ogóle ładny fragment, który święty Paweł tłumaczy, w jaki sposób my właśnie prowadzimy walkę duchową. Ja nie lubię tego słowa, bo nie bardzo lubię tego momentu takiego militarnego, jeśli chodzi o wojskowe rzeczy w duchowości, ale jakoś jest takim prawdą i myślę czymś, na co trzeba się zgodzić, że w naszym życiu zmagamy się z różnymi rzeczami. I dzisiaj Paweł pokazuje w tym fragmencie bardzo takie rzeczy, które mogą nam pomóc. I przyznam, że jak zacząłem się przybliżyć do tego fragmentu, to on otworzył mi wyobraźnię i jakoś uświadomił, jak bardzo ważne jest dbanie o poszczególne te takie elementy, o których święty Paweł mówi. I oczywiście święty Paweł używa takiej nomenklatury wojskowej, dlatego że po prostu to jest kontekst jego świata i ludzie po prostu go rozumieją. Taki przykład kaznodziejski można byłoby powiedzieć. Bardzo fajne jest to, że w tym fragmencie jest dużo broni defensywnej i właściwie prawie nie ma ofensywnej. I chciałbym po kolei omówić te wszystkie elementy, bo one, myślę, bardzo pomagają w takim życiu prawym, życiu duchowym, ale nie tylko takim ewangelicznym i jakby bliskim z Panem Bogiem. Więc w ogóle pierwsze i takie kluczowe pytanie, które należałoby sobie zadać, to jest pytanie, z kim my właściwie walczymy, z czym się zmagamy, co jest tym naszym przeciwnikiem. Można oczywiście mówić tak wprost o osobowym diable, można mówić o osobowym złu, ale wydaje mi się, że dużo ładniejszy jest moment, kiedy my trochę przybliżymy się do tego, bo to, co niematerialne, to, co duchowe, jest mało dostępne dla człowieka. To znaczy dla nas jest trudno jakby uchwycić tak naprawdę to, co jest niematerialne. My w jakiś sposób dotykamy, czy jakby łapiemy tego, co jest przejawem działania niematerialnego ducha, czy jakiejś rzeczywistości właśnie duchowej w nas samych. My potrafimy to uchwycić dopiero wtedy, kiedy przekłada się to na jakiś konkret, na jakąś materialność, na coś doświadczalnego, bym powiedział, dla nas samych. Dlatego tak ważne jest, żeby zobaczyć, myślę, na Księgę Hioba. Bo mi się wydaje, że właśnie Hiob pokazuje dwie takie rzeczy, czy ta księga pokazuje dwie takie rzeczy, które najbardziej podlegają naszym zmaganiom i naszej walce i rzeczywistości, bo to, gdzie te różne złe emocje i duchy się ujawniają, to są, ja jakoś tak trochę czytam sobie w dwóch miejscach. I Hiob, kiedy my tak czasem patrzymy na tego bohatera jako na takiego zupełnie krystalicznego człowieka, który jest bez grzechu, który się z niczym nie zmaga i któremu wszystko wychodzi, i wydaje mi się, że to jest trochę nieuczciwe i przesadzone i zbyt optymistyczne patrzenie, bo de facto jak przyglądniemy się Księdze Hioba, to Hiob w wielu momentach trochę zaprzecza Panu Bogu. Hiob tak naprawdę przez długi czas nie będzie mógł powiedzieć o Panu Bogu Jahwe, czyli ten, który jest, tylko będzie go nazywał Elohim. Bóg będzie odchodził od niego, trochę stawiał wątpliwości, czy w ogóle Pan Bóg istnieje. I to, tam będzie bardzo dużo takiego zmagania. Jeżeli czytacie Księgę Hioba z taką uważnością, to warto ją przeczytać w takiej optyce Hioba, jak Hiob się zachowuje, jak wygląda jego moment bycia w wierze przed Panem Bogiem, i tam jest dużo zmagania. Jeden z moich braci kiedyś powiedział, realizując jakiś projekt, że mówi, no nie dowiozłem tego projektu i trzeba przyznać, że największą przeszkodą, jaką spotkałem, byłem w niej ja sam. I myślę sobie, że pierwszym takim przejawem tych złych mocy, złych duchów może być to, co się we mnie dzieje. Czy jakby taka uważność na siebie. W ogóle święty Paweł w księdze w liście do Rzymian powie w 7 rozdziale, że walczy właśnie będzie mówił o takim zmaganiu duchowym w nas samych. Cała tradycja ojców Kościoła, ojców pustyni będzie mówiła o działaniu złego ducha, o walce, która odbywa się w nas wszystkim i przede wszystkim właśnie w nas samych. To jest coś, o czym nie można zapomnieć, czyli jakby pierwszą taką przestrzenią walki to my jesteśmy my sami, nasz środek, a drugie to też właśnie idąc za Księgą Hioba, to myślę, to jest ten element otoczenia, że w Księdze Hioba bardzo to widać, że całe otoczenie przyjaciół próbuje przekonać Hioba do tego, że jest inaczej niż on myśli, że Pan Bóg jest inny. Próbują go przekonać do różnych racji, które nie są teologicznie uzasadnione, i wyciągają jakieś argumenty, które nie są zasadne. Wszystko jest trochę okraszone tam taką pobożnością, ciepłem, zrozumiałością, trochę takim wyjściem zobaczenia człowieka. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj my żyjemy w takim świecie, w którym jest dużo takich rzeczy, które odciągają nas od Pana Boga, że ten zewnętrzny kontekst może się wydawać bardzo porywający, bardzo interesujący, bardzo cenny, i jakoś trochę jest, że te idee, które gdzieś tam się przebijają, mogą nas odciągać od Ewangelii, od Pana Boga. Tymczasem właśnie Hiob nie daje się wciągnąć w tą rzeczywistość tych zewnętrznych, więc jakby drugim takim przejawem działania złego, działania duchów, niematerialności, z którymi się zmagamy, to jest nasze otoczenie, to wszystko, co jest na zewnątrz. To jest bardzo ciekawe, że od samego początku chrześcijanie byli jakimś zaprzeczeniem, jeśli chodzi o świat, byli przeciwwagą jakąś. No i ta walka na pewno będzie trudna i ona, to w ogóle ojcowie pustyni bardzo mówili, i bardzo mnie też dotknęła rozmowa z ojcem Wojciechem Giertychem w Puzzlach, kiedy on powiedział, że im bliżej Pana Boga, tym większa ciemność. To jest rzeczywiście tak, że im bliżej jesteśmy Pana Boga, tym diabeł atakuje nas coraz bardziej podstępnie, nie robi tego wprost, nie robi tego jasno, robi to bardzo jakoś podchodząc pod nas, żebyśmy gdzieś przebili swoje patrzenie. I to, o czym Paweł mówi w tym tekście, to są te różne rzeczy, które nas po prostu nam pomagają w tej walce, zarówno w tym, co we mnie samym, jak i w tym, co na zewnątrz. Pierwszym elementem, który pomaga nam w walce, jest pas prawdy. To jest bardzo fajne. Dlaczego zaczyna w ogóle Paweł od pasa? Mi się wydaje, że dlatego, że w starożytności bez tego pasa w ogóle wszystko się, całe ubranie się rozsypuje, i temat prawdy jest taką podstawą, że on trzyma jakby wszystko w sobie, co więcej można byłoby powiedzieć. Dla mężczyzny pas chronił bardzo intensywnie, ważny element męskiego swojego życia, że to tak powiem. Jest ochroną tej intymności, ale daje też totalny pokój, właśnie tutaj już idąc w samą prawdę, że prawda daje pokój w sercu, totalną wolność, że życie w prawdzie pozwala. To jest najlepsze zabezpieczenie. Nie ma nic innego, kiedy masz taką totalną wolność, bo żyjesz w prawdzie i nie obawiasz się tego, że ktoś cię na czymś pochwyci, że coś ci zrobi. Kiedyś rozmawiałem z taką moją znajomą i ona mi powiedziała, to tak mnie bardzo dotknęło. Ona mówi, słuchaj, ja nie mam problemu z tym, żeby oddać mój telefon komukolwiek, no bo ja żyję w prawdzie i zgodnie z tym, co chcę i na co jest dla mnie wartością i co komunikuję na zewnątrz. I mówi, że jeżeli jest tak, że gdzieś we mnie rodzi się takie pytanie, czy to, co ja robię teraz, nie podobałoby się mojemu mężowi i czy ja bym mogła mu o nim wprost powiedzieć, to wtedy jest taka lampka, że znaczy, że coś jest nie tak. Prawda jest takim miejscem, która daje bardzo dużo takiego, no po prostu takiej czystej przejrzystości. Oczywiście życie wprawdzie jest trudne, jest bardzo wymagające, jest wyzwaniem pewnie dla każdego z nas, ale ona daje taką totalną przestrzeń wolności wobec wszystkiego. Kiedyś prowadziłem kursy dla narzeczonych i to było fascynujące, jak tak jakby spotykałem kiedyś właśnie osoby, które nie były wierzące i oni mówią, my nie rozumiemy, dlaczego ludzie, którzy czasem nie są wierzący, deklarują się jako agnostycy, decydują się na ślub w kościele, że to jak można tak żyć w takiej nieprawdzie, że coś nie tak jest z tym agnostycyzmem. I rzeczywiście zawsze mnie to tak porywało i sobie myślałem, no właśnie, to trzeba szukać Pana Boga i szukać takiej uczciwości i prawości w naszym życiu, która potrafi poprowadzić gdzieś dalej na jakąś głębokość. I myślę sobie też, że ładną historią taką obrazującą ten temat prawdy i kłamstwa jest historia Dawida i Batszeby. Uwielbiam tą historię mojego imiennika, bo król Dawid, jak z pewnością pamiętacie, w drugiej księdze Samuela po prostu zakochał się w kobiecie. Znaczy właściwie to nie wiem, czy zakochał się. Zobaczył nagą kobietę i postanowił sobie ją sprowadzić. Okazało się, że to była Batszeba, która była żoną jego Uriasza, żoną jego żołnierza Uriasza i... No jakby Dawid, no znacie tą historię, przespał się z nią, potem okazało się, że ona jest w ciąży, no i on próbował coś tam zrobić, jakoś sfingować taki motyw taki, że ściągnął tego Uriasza, że to niby on, no ale Uriasz jakoś nie poszedł do domu, nie współżył z Batszebą, więc to kłamstwo po pierwsze wobec swojego żołnierza, taki brak prawdomówności, który Dawid robi. Potem okazuje się, że to też jest kłamstwo wobec samego Pana Boga, bo ta historia zaczyna się od tego, że Dawid się nudzi, nie ma żadnej konkretnej pracy, że nie żyje w ten sposób, trochę nie żyje z obowiązującymi zasadami, że nie idzie na tą wojnę, na której powinien być, nie dba o poddanych, tylko trochę mówi, ja mogę rządzić, to ja jestem panem tego świata. Taki sprzeciw tam jest, to jest bardzo subtelne w tej historii, ale taki sprzeciw wobec Pana Boga, czy kłamstwo wobec Pana Boga, można byłoby powiedzieć. No i w końcu kłamstwo wobec samej rzeczywistości. To jest niezłe, bo Dawid, kiedy Ammonici zabijają Uriasza, to ma takie kłamie wszemi wobec, że to właśnie Ammonici zabili Uriasza, ale to przecież on sam kazał odstąpić swojego żołnierza w walce. No i trzecia rzecz to ten moment kłamstwa wobec siebie, ponieważ to jest niesamowite. Dawid poszedł tak bardzo poszedł w kontrze, że nawet wtedy, kiedy poszedł do Natana, do swojego proroka, on jakoś nie był w stanie uwierzyć, że to on tak kłamał, że to on jest przeciwko temu. To dopiero Natan mu uświadamia, gościu, ty nawet sam siebie tak bardzo kłamałeś. Jesteś przekonany, że wierzysz, że to nie ty zabiłeś Uriasza. Cała ta historia o prawdzie, ona bardzo mnie uczy właśnie tych trzech rzeczy, że to trzeba uważać, że łatwo można kłamać o sobie, można o Bogu kłamać, o rzeczywistości, właśnie to nas zabezpiecza i można samemu sobie nakłamać tak bardzo, że ono nas oddala, że wydaje nam się, że jesteśmy lepsi, wspanialsi, albo że coś umiemy, albo nie umiemy. Prawda nas wyzwala. To jest takie słowo, które jest wyraźnym słowem w Piśmie i przez Pana Boga nam danym. Natomiast ja jakoś jestem przekonany, że to, co w naszym życiu jest fundamentalne, to rzeczywiście prawda. Prawda, która nie pozostawia żadnych tajemnic i jest czysta, jest jasna i nie musisz się z tym zmagać. Druga rzecz, o której w tej zbroi święty Paweł mówi, to jest sprawiedliwość i to jest ciekawe, bo ta sprawiedliwość jest potraktowana jako on tutaj mówi o pancerzu sprawiedliwości, czyli pancerz, czyli to jest coś dużego. I tu dużo zależy od tego, jak ten pancerz ubieramy, nie? Że możemy zostać... Pancerz nas chroni bardzo dokładnie, daje dobrą obronę, ale jest tam bardzo prawdopodobieństwo, że nam się coś nie układa, że nam będzie coś trochę uwierać. Czasem to ubieranie tego pancerza rzymskiego musiało być skomplikowane i to nas trochę uczy uważności. Uważności na to, w jaki sposób postępujemy, bo ta sprawiedliwość w Piśmie Świętym to będzie przede wszystkim dobre postępowanie, ale też postępowanie zgodne z wolą Pana Boga. Czyli zobaczcie, sprawiedliwość jest czymś związanego z naszym czynem, z naszymi decyzjami, jest dużą strefą naszego życia, a nawet można byłoby powiedzieć, że jest ona jedną z największych strefą naszego życia i bardzo dużą częścią naszego życia nam jakby zabiera. I to w ogóle jest ładne w liście Jakuba, który mówi o tym, że pokaż mi wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę złożoną z uczynków, że wierzę dla naszego życia, to te uczynki, ta decyzja, to co my robimy jest czymś ogromnie ważnym. I Paweł nie pozostawia tego właśnie gdzieś na boku. Co więcej, to jest ciekawe, bo Paweł mówi przecież o zbroi Bożej, a tutaj mamy taką zupełnie taką rzeczywistość, byśmy powiedzieli, ludzką, zwyczajną i ona jest czymś ogromnie ważnym, że wejście w tą rzeczywistość jest taka świadomość tych uczynków, prawego postępowania, uczciwego postępowania. To też nas chroni przed napięciem pomiędzy ludźmi, napięciem pomiędzy stworzeniem. Taka ufność i wejście w taką, byśmy powiedzieli, trochę harmonię ze stworzeniem i tym, co nas otacza. Kolejnym elementem, który nam wskazuje święty Paweł, to jest przyodzianie butów jako głoszenia Ewangelii. To jest, mnie zawsze to fascynuje, że w Ewangeliach zaraz po zmartwychwstaniu tam wszyscy biegają, że to jakby głoszenie Ewangelii to jest bardzo konkretna aktywność, to jest spotkanie zmartwychwstałego, rodzi w pierwszych uczniach w ogóle takie pragnienie opowiadania innym o doświadczeniu. Właściwie to można byłoby się zapytać, dlaczego tak jest. Ja myślę, że doświadczenie zmartwychwstałego, doświadczenie nieskończoności, doświadczenie Boga, który jest ponad wszystkim, po prostu ma w sobie takie pragnienie opowiedzenia o tym wszystkim i na różne sposoby. I w szczególności święty Paweł, nie tylko w swoim życiu, ale także w swoim tekstach, on jakby bardzo wyraźnie mówi w różnych miejscach o takiej konieczności głoszenia, na różne sposoby kombinowania, w jaki sposób właśnie opowiedzieć. No i to jest też ciekawe, że Kościół od samego początku mówi o swojej misyjności, że misyjność Kościoła jest podstawą i czymś, co jest wpisane. Mamy na to fragmenty z Katechizmu 850-851. Mogę wam przeczytać, a co tam? 850. Początek i cel misji, nakaz misyjny Pawła ma swoje ostateczne źródło w wiecznej miłości Trójcy Świętej. Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle zamysłu Ojca z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego. Ostatecznym celem misji nie jest nic innego, jak uczynienie ludzi uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem i w ich duchu miłości. W ogóle jest ładne, że tak naprawdę mamy odbicie w tym, to pragnienie misyjności. Ono gdzieś tam jest ważne, żeby ono miało zakotwiczenie w Trójcy Świętej. I to też jest fajne, że dobrze zobaczyć, że z tym głoszeniem to trochę trzeba się nazmagać, no bo dużo trudniej jest chodzić, w sensie niż siedzieć. Ludzie generalnie wolą siedzieć, wolą nie robić nic. Natomiast ten moment właśnie butów pawłowych, on pokazuje moment aktywności, zaangażowania się, jakiegoś trudu drogi, jakiegoś poszukiwania. Też dla mnie to jest niezwykłe, że buty są związane z Ewangelią pokoju, to znaczy, że próbujemy kroczyć w dobrą stronę, tak? Jakby to jest ciekawe, jak wam zacząłem mówić o tym, że z kim mamy walczyć, to tam nie walczymy przeciw krwi i ciału, tak mówi Paweł, tylko właśnie więc nie walczymy przeciwko człowiekowi. To czasem jest tak, że my to chcielibyśmy właśnie znaleźć sobie ludzi, którzy nie zgadzają się z naszymi poglądami i z nimi walczyć i im jakoś dopiekać. Nie jest, w ogóle Paweł nie ma takiej idei, nic w ogóle za tym nie stoi. Tam jest moment dotyczący właśnie pójścia i opowiadania Ewangelii pokoju, bo tak jakby święty Paweł mówi, a właśnie Jezus czy Bóg przynosi pokój. Oczywiście mamy takie fragmenty, które tam mówią o niepokoju, ale to bardziej o tym, że Ewangelia nie zostanie przyjęta i że będzie rodzić się w ten sposób niepokój w różnych ludziach. I dla mnie myślę, że takim wyznacznikiem tej naszej bliskości z Panem Bogiem jest też, nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale tak sobie myślę, że im bliżej jesteśmy Pana Boga, tym bardziej chcemy Go głosić i im bardziej chcemy Go głosić, tym, no właśnie, to jest taki element naszego miernika, bym powiedział, duchowego. Jeżeli jestem zaangażowany w głoszenie, no oczywiście na swoją miarę i swoją przestrzeń, im bardziej jestem zaangażowany w to głoszenie, to tym bardziej jest to, bym powiedział, taki element, który mówi, tak, jestem blisko Pana Boga. I to głoszenie Ewangelii to chroni w nas przede wszystkim taką pierwotną gorliwość, takiego mnie samego, takiego ciągłość poszukiwania Pana Boga, bo to też jest tak, że jak się głosi Ewangelię, to zobaczcie, to się stawia pytania, czy ludzie nam stawiają pytania, czy zmagamy się z rzeczami, czy musimy umieć je nazwać, opowiedzieć. To też jest zmaganie się ze swoją wiarą, to też jest zmaganie się z różnymi rzeczami, które do nas przychodzą, więc wydaje mi się, że to głoszenie jest bardzo ważne w każdej chwili naszego życia i w każdym miejscu. Potem święty Paweł przyrównuje wiarę do tarczy i to jest ciekawe, to dobrze sobie zdawać sprawę z tego, że tarcza rzymska miała wymiar 120×75 cm wysokości, 120 wysokości i 75 szerokości, to od razu widzimy, że to jest coś niezwykle wielkiego. Czyli żołnierz, jakby rzymski żołnierz, po prostu musiał ciągnąć ze sobą wielką, ogromną tarczę i można byłoby powiedzieć, że no im więcej tej wiary, tym większy pokój, tym większa obrona, tym większa szansa. I myślę, że to jest coś, co rzeczywiście, na co warto zwrócić uwagę. Pewnie rzymski żołnierz nie miał takiej pokusy, ale myślę, że w naszym życiu duchowym to właśnie bardzo łatwo odłożyć tą tarczę, bo może się okazać, że ona nam zaciąży, może się okazać, że będzie nam przeszkadzać, że będzie trochę niewygodnie w niektórych miejscach. No i z taką tarczą właśnie łatwiej nie iść, nie? Łatwiej sobie dać taką, no właśnie, że można to porzucić. Tymczasem w tej walce duchowej, no to absolutnie ta tarcza jest takim kluczem do tego, do obrony. Jest tym miejscem, które daje, to jest podstawowe wyposażenie wojownika do tego, żebyśmy mieli umiejętność obrony. I to ciekawe jest, Mariusz Wiktoryn napisał tak, że święty Paweł wraca do tej cnoty głównej, tarczy, zawiera ona w sobie wszystkie inne cnoty i prowadzi je do pełni. Jeśli nie jesteśmy uzbrojeni w te tarcze, nie będziemy mieli siły, aby walczyć odważnie i stawić czoła wszystkim tym śmiercionośnym siłom. Jednakże dzięki ochronie wiary odpychamy wszystkie te ciosy i wszelkie ataki, jakie nadchodzą od całego zastępu mocy. Wydaje mi się, że to jest piękne, bo to pokazuje nam, że wiara to jest taka umiejętność właśnie odciągania czy odrzucania tego wszystkiego, co nas próbuje atakować, a jednocześnie wydaje mi się, że tutaj ładnym tym elementem jest to, że łatwo zostawić tą wiarę i łatwo ją zgubić, i pięknym miejscem jest też to, że ta wiara sama w sobie jest czymś takim wielkim. Kiedyś w puzzlach ktoś powiedział, że wiara jest trochę jak wiszący most. Ja sobie to tak jakby zapamiętałem. Ja mam takie widzę zdjęcie w głowie, że ten most jakby jest taki nad górami, na dole jest jakaś super przepaść, wieje, nim trochę buja, i są obłoki i nie widać celu. No i trochę idziesz po tym moście i jakby nie widzisz wszystkiego, nie? Że to gdzieś tam się wychylić tym rozumem dalej, jakby wyrysować sobie ten cel, że dojdziesz, ale że tam wiara jest tym miejscem, które cię prowadzi przez tą rzeczywistość, i wydaje mi się, że to jest coś fajnego. I to, co nas chroni jeszcze w tej wierze, to są rozżarzone pociski złego, tak to święty Paweł mówi. No i oczywiście można byłoby pewnie powiedzieć wprost, że to są jakieś rodzaje pokus, pragnień. Najczęściej będzie nam się to kojarzyć z pragnieniami i pokusami seksualnymi. Ja bym tego nie sprowadzał tylko i wyłącznie do seksualności, do różnych naszych rządz, namiętności, pragnień, czegoś, z czym sobie nie potrafimy poradzić, że to jest wiara, to jest to, co nas broni, ponieważ wiara przekierowuje nasze myśli, umysł, nasz rozum na to, co jest poza nami, co jest jakby bardziej dostępne, co jest gdzieś dalej. No i właśnie, że ta wiara pozwala nam przeskakiwać przez to, co wydaje nam się zaciemnione, daje nam szansę do tego, żeby zobaczyć więcej. Kolejnym elementem uzbrojenia, o którym mówi święty Paweł, to jest nadzieja, i ta nadzieja to jest coś dla mnie ogromnie ważnego, bo ona mówi właśnie o takich wychyleniu się poza rzeczywistość, i Paweł mówi o tym, że ta nadzieja jest hełmem zbawienia, i znalazłem dwie interpretacje tego fragmentu. Pierwsza to trochę za ojcami Kościoła, że Chrystus jest tym hełmem, czyli tym samym samą obroną wszystkiego, czegoś najcenniejszego, czyli naszej głowy, i Chrystus w ten sposób daje nam zbawienie. Znaczy to trochę nas wychyla, czy jakby pokazuje nam taką rzeczywistość, że to nie my sami jesteśmy tymi, którzy układają nasze zbawienie i sami się zbawiają, tylko że to Chrystus jest ostatecznym obrońcą naszego życia duchowego, i że to Chrystus włączony w nasze życie to jest ten, który daje nam tak naprawdę siłę i moc do naszego życia. Chrystus jest tym, który nas broni, Chrystus jest tym, który nam daje moc. To trochę też nam ściąga ten bagaż takiej odpowiedzialności, bo pewnie jest też takie czasem poczucie takiego przekonania, że trzeba się samemu zbawić, że nie wiadomo, co trzeba zrobić, więc ten hełm to ochrona. No to właśnie w Jezusie Chrystusie mamy. Ale też ze świętym Tomaszem można powiedzieć, że zbawienie, że nadziei, że jakby mamy właśnie, że ta nadzieja właśnie jest tym miejscem, bo tutaj Paweł mówi o samym zbawieniu, że zbawienie jest w znaczeniu nadziei, do którego zdążamy, jest pewnym drogowskazem, że ona układa nasze życie, i jakby tam zawsze jest takie pytanie o to, gdzie my, że tak powiem, pokładamy nasz skarb, gdzie jest, do którego miejsca, że tak powiem, wstępujemy. Jeżeli popatrzysz na to tak, że nadzieja jest tym hełmem, to ona będzie broniła nas w rzeczywistości, bo Bo jeśli myślisz właśnie o tym, że twoje życie nie kończy się tutaj na ziemi, że ono zostanie wypełnione, przemienione, to nadzieja zawsze jest takim totalnym miejscem umocnienia i pozwala też hełm w ogóle okiełznać nasze oczy, nasze zmysły, nasze uczucia, to wszystko, co jakby jest w nas samych, to bardzo jakby daje też taką siłę do tego, nadzieja daje bardzo taką siłę do tego, żeby się nie przywiązać do tego, co tutaj na ziemi, czy jakby mieć taką świadomość, że to wszystko, co tutaj jest, no to zostanie gdzieś przemienione i w którymś momencie zakończone. I nie ma wyjścia, nie ma opcji, na pewno się to skończy. I na koniec jest jeszcze Słowo Boże, które jest porównane do miecza i to jest też piękne, bo po pierwsze ten miecz otrzymujemy, a po drugie nim władamy. I z jednej strony miecz, który otrzymujemy, jest mieczem słowa i jakby potrzeba go dostać, żeby nim walczyć. Czy ja trochę tak to czytam, w puzzlach bardzo dużo jest takich miejsc dotyczących właśnie słuchania Słowa Bożego i dla mnie to jest jakimś kluczem, że to ten moment właśnie przyjęcia. Nie będę powtarzał tego, co już w puzzlach usłyszeliście wielokrotnie, ale słowo potrzebuje być przyjęte, słowo potrzebuje mieć przestrzeń w moim sercu, żebym Pana Boga umiał zaprosić. Z drugiej strony Słowo Boże jest tym mieczem, który jest tym ofensywnym elementem zbroi, no i dotyczy po prostu działania, aktywności. Wychodzimy tam i tym mieczem w cudzysłowie walczymy, albo lepiej byłoby powiedzieć, go przekazujemy jakoś, że właśnie... Tak, i teraz ja sobie myślę o dwóch rzeczach, które się łączą, o dwóch takich sprawach, które mi się tutaj układają, że z jednej strony, słuchajcie, miecz jest tym, którym trzeba nauczyć się władać, a to znaczy potrzeba dużo ćwiczeń. Dostajemy ten miecz, ale to nie jest tak, że od razu wychodzimy na walkę. Trzeba dużo wprawy, dużo ćwiczeń i życie duchowe jest jakiegoś rodzaju też ćwiczeniami. Święty Paweł będzie o tym mówił tak bardzo wyraźnie, że my potrzebujemy takiego zaangażowania w to nasze ćwiczenia i jakoś pogłębiania naszego życia duchowego. Z drugiej strony właśnie sobie myślę o tym, że też jeżeli patrzymy na miecz, który otrzymujemy, to możemy sobie pomyśleć, że miecz jest tym, co trochę w nas wycina różnych rzeczy. Kiedyś rozmawiałem z jednym z braci, i jeden z braci mi powiedział, zadał mi takie pytanie, mówi, czy myślisz, że ten miecz to jest coś, co usuwa u nas i jakby musi zaboleć? I ja sobie uświadomiłem, że prawdziwie przyjęte Słowo Boże jest czymś takim, co mnie też wycina tą martwą skórę, tak bym powiedział, po to, żeby mogło się odrodzić coś nowego, ale to bywa bolesne. Bolesne dlatego, że po pierwsze, no właśnie trochę jak skalpel przykładasz, no i boli, ale po drugie też to bywa bolesne dlatego, że jest po prostu trudem i że nie chcemy, pewnie nikt z nas nie chce oddawać siebie i oddawać tych różnych części, które czasem dla siebie zatrzymujemy. Natomiast Słowo Boże właśnie chroni w nas te wszystkie miejsca, żeby gdzieś to, co trudne w naszym życiu, mogło zostać naświetlone i być może, jeśli się na to zgodzimy, mogło zostać usunięte. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. To trochę z tego fragmentu Efezjan. Chciałem Wam to przybliżyć. Mam nadzieję, że polubicie 6 rozdział Świętego Pawła, listu do Efezjan, to jest 10 do 20 wers, z grubsza rzecz biorąc. Myślę, że tu jest dużo intuicji takich chrześcijańskich, jak móc przybliżać się do Pana Boga i jak żyć najlepiej. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzli zapraszam w przyszły czwartek.